Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek i dziś troszeczkę sobie pospekulujemy, więc będzie niezła zabawa i mam nadzieję, że jakoś będzie wam się podać. No dobra, w każdym razie, cześć! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony spekulacjom na temat nowego dodatku. Jako że tak, Warlords of Draenor dobiegł końca, prawdopodobnie nie będziemy mieli i dziś opiszemy sobie najprawdopodobniejsze jakieś tam scenariusze, co jest najbardziej prawdopodobnie, co nie jest najbardziej prawdopodobnie, moje jakieś tam, wiecie, nadzieje i te sprawy. Więc pierwszym moim scenariuszem, zaczniemy od tego dobrego scenariusza, od tego najlepszego, najszybszego, który powoli, powoli ostatnio zaczyna się spełniać. Dobra, moim pierwszym scenariuszem jest to najszybszy scenariusz, kiedy najnowsza ekspansja mogłaby wyjść. Więc potrzebujemy tutaj paru rzeczy. Musi być to jakiś event. Może być to blizzardowy event, może być to nie blizzardowy event, jako że wiemy, na przykład Cinematic Mists of Pandaria był pokazany na Gamesconie. Wiecie, co niedługo będzie? Będzie Gamescon! No i Blizzard już coś tak mówił, że... Znaczy, ja pytając ludzi z Blizzarda, wiecie, tak zapytałem się, będzie coś z World of Warcraft? Powiedzieli, że będzie coś z World of Warcraft. Zapytałem się, co będzie z World of Warcraft? Oni powiedzieli, nie mogę ci powiedzieć, co będzie z World of Warcraft, z takim, wiecie, z takim... takim podekscytowaniem. Może coś tam się pojawi, ale... To się już zaczyna robić teraz coraz ciekawiej. Uwaga, proszę bardzo. Dobra, jesteśmy teraz na Reddicie. Wiecie, co jest tam u góry? Zobaczcie, tam co jest u góry. Uwaga, ponoć wystartowały dwa serwery bety, które były używane podczas Warlords of Draenor. Nie wiadomo czemu. Może jest to związane z tym, że właśnie pojawi się nowy patch 7.0, czyli nowa ekspansja teraz na Gamesconie. No nie wiem, kliknąłem sobie oczywiście na ten link. Tutaj jest troszeczkę przerobiony ten link, więc macie tutaj, wiecie, Heavy Breathing Cat. Więc mamy dwa serwery. Jeden nazywa się Lost Isles i jest to serwer amerykański. I mamy Mechatork, czyli serwer europejski. One są, stoją aktualnie. Co to oznacza? No nie wiadomo. Mogli odpalić te serwery, mogą coś testować, mogą coś sprawdzać. Mogą, oczywiście. Natomiast mamy niedługo Gamescon i moje przewidywania są takie, że właśnie na Gamesconie zostanie zaprezentowana nowa ekspansja. Blizzard będzie miał swoje stoisko, pojawi się trailer, powiedzmy, tej ekspansji, wiecie, jakiś taki hypik mini i... Następnie na BlizzConie będzie rozwinięcie tego, czyli Gamescon, pojawia się Gamescon, wiecie, mamy tutaj oczywiście zaprezentowanie tej ekspansji, a później startuje beta na BlizzConie, więc jest BlizzCon, jest beta i wtedy lecą oczywiście z informacjami, tak jak miałoby to wyglądać normalnie, czyli oszczędzają po prostu sobie tego, wiecie, tego całego hypiku, bo hype już się zacznie na Gamesconie, a następnie zachęci to przy okazji ludzi do tego, żeby przyjechali na BlizzCon i na BlizzConie przejdą od razu do konkretnych informacji. Następnie mamy oczywiście 2-3 miesiące testingu, nawet może z 4 miesiące powiedzmy, i wychodzi ekspansja mniej więcej przed filmem albo po filmie, coś w tym stylu. Właśnie na początku roku, myślę, że w tym pierwszym kwartale. I to jest moja jakby propozycja najlepsza tak naprawdę. No i teraz zacznijmy jeszcze od drugiej rzeczy, jako że zawsze przy pojawieniu dodatku pojawiają się też przecieki, czyli leaki, tak zwane leak, przeciek. I proszę bardzo, pojawił się pierwszy przeciek na 4chanie i spostował to jeden z ludzi, który właśnie także dał leak, czyli przeciek tego Warlords of Draenor, zaraz sprawdzę, jak on się nazywał. Ten koleś nazywał się Geheimnis, który właśnie kiedyś, jeszcze przed Warlords of Draenor, zlikował to. Więc mamy tutaj coś takiego, co nazywa się The Dark Prophet. Ekspansja, powiem wam, że nie do końca jakby mi się podoba ten cały zamysł, proszę bardzo, odsłaniam. Tutaj trochę mi usta się tak trochę niszczą, bo światło, natomiast mniej więcej ja, co tutaj, jak to wygląda, opiszę. A więc Zul oraz Ashara są głównymi przeciwnikami w tej ekspansji. Po tym, jak pokonaliśmy Zula, on zapytał się Rastakana o pomoc. Rastakan jest to jeden z wodzów trollowych i Rastakan stracił troszeczkę jakby wiarę w Zula, no i nie odmawia mu pomocy. Zul następnie zabija Rastakana, no i przejmuje kontrolę nad Zandalarii.
Zandalari trolle się sprzymierzają z nagami i ich jakby głównym celem jest zatopienie oraz zatopienie całych kontynentów, podniesienia właśnie poziomu morza. Dużym skupieniem tej ekspansji byłoby na elfach oraz trollach, Malfurion, Vol'jin będą właśnie tymi głównymi herosami. To będzie taka, wiecie, duża szansa dla Vol'jina, żeby jakby pokazać się jako Warchief, więc to jak powiedzmy nawet na plus. No i właśnie duży nacisk będzie na to, jeżeli to jest prawda oczywiście, tutaj macie to napisane, że duże, wiecie, nacisk będzie na to, na tą właśnie lojalność Vol'jina wobec Hordy. Pomimo tego, że ma on właśnie w tym momencie szansę na dołączenie do nowo powstałego, wiecie, Empire, czyli nowo powstałego Królestwa Trolli. No i razem z nimi teoretycznie jako troll mógłby powiedzieć: dobra, see ya Horda, tutaj mamy mocniejszych kolesi i teraz zniszczymy świat. I tutaj właśnie to będzie taki bardzo fajny test. Następnie będziemy, to jest taka, wiecie, South Seas, czyli południowe morza, taka ekspansja właśnie, coś co ludzie zawsze mówili, ja o tym też kiedyś gdzieś tam wspominałem. Nowa klasa Shadowstalker, dlatego to jest właśnie powód, dla którego wierzę, że to nie jest jakby to. Trolle, Bloodelfy, Orki, Gobliny, Nieumarli, Ludzie, Krasnoludy, Worgeni, Elfy oraz Gnomy będą mogły być tą klasą. Klasa będzie to taka range klasa, która będzie używać łuków, kurz oraz strzelb i będzie takim właśnie bardziej magicznym kolesiem, który atakuje. I tutaj takie, wiecie, okej, okay, ale rzeczywiście w World of Warcraft miałoby to sens, gdyby pojawiła się druga klasa mogąca używać właśnie tego typu broni. Fajnie w sumie nawet by było. No i właśnie tutaj on będzie miał trzy speki, również będzie Dark Ranger, Spirit Mending, Shadow Hunter. Dark Ranger oraz Shadow Hunter będą to DPS speki, natomiast Spirit Mending będzie to healing spec. Nie wiem, jak oni chcą to wykombinować, ale okej. Nowy Shadow Stalker zacznie na levelu pierwszym, ale ludzie, którzy kupili The Dark Prophet, będą mogli stworzyć jednego Shadow Stalkera na levelu setnym. Nowy level cap będzie wynosił 110, czyli 110 level będzie można wbić. Mamy 8 nowych krain: Valarian Deeps, Zandalari, Kul Tiras, Kezan, Telabim, Plunder Isle i te sprawy, więc no mamy tutaj takie coś. Jest wiele rzeczy, które nie zgadzają się z tym, co tutaj jest, bo ponoć na przykład historia w Valarian Deeps była rozwiązana już dawno temu w jakiejś noweli, w jakiejś opowieści. Tutaj oczywiście możecie sobie poczytać mniej więcej co, jak, jest taki dosyć większy opis tych krain. Natomiast leak, przeciek wygląda na prawdziwy. Natomiast jak będzie, zobaczymy, wiecie, i teraz znowu podnoszą się głosy, że o mój Boże, nie, ale zobaczcie na przykład co działo się w tym momencie. Warlords of Draenor League, proszę bardzo, zobaczcie co się stało. Tutaj mamy kolejny, to był pierwszy leak jeszcze przed tym, jak pojawił się właśnie ten Warlords of Draenor, przed BlizzConem całym. I zobaczcie, co tu jest napisane. Mamy tutaj, że no new class or races, all of the demon blood, czyli że wiecie, że tam wszystko mniej więcej się zgadza. Mamy tutaj, wiecie, Alliance starts in Shadow Moon and their capital is Karabor, similar to Terror Car, Karabor looks like bla bla bla. Mamy tu Netherstone is Farallon, Hellfire is coś tam jungle, Shatrach is taken over by Iron Horde. No tutaj mamy bardzo dużo rzeczy, które rzeczywiście zgadzają się z tym, co było. Oczywiście to tam Blizzard powycinał wiele rzeczy. No i teraz popatrzcie, pierwszy komentarz. Jest wiele rzeczy, które nie wygląda, jakby miało się stać. Sorry, niezła próba. A Warlords of Draenor to naprawdę był właśnie dodatek, który trafił, więc może, kto wie, może The Dark Prophet. I śmieszny obrazek oczywiście, leak, czyli przeciek. Teraz przejdźmy do mojego drugiego scenariusza, czyli nic nie pojawia się na Gamesconie, pojawia się coś na BlizzConie. Na BlizzConie oczywiście jest ekspansja i może tam się pojawić beta, może się nie pojawić beta. Wydaje mi się, że i tak się, myślę, że pojawi, jak już coś będzie na BlizzConie. Jeżeli nie będzie na BlizzConie, to będzie masakra.
to będzie istna masakra. Ale dlatego wierzę, że właśnie na Gamesconie na 100% coś będzie. Czy to będzie ogłoszenie, czy to będzie kontynuacja tego, co się pojawi na przykład na Gamesconie, bardzo możliwe. Więc jestem pewny, że coś na BlizzConie się pojawi, ruszy beta, testing i myślę, że no wiecie, 3-4 miesiące testowania i wychodzi ekspansja, uwaga, razem z filmem Warcraft. Razem z filmem Warcraft. Czy Blizzard doda coś jeszcze do gry poza patchem 6.2? Nie sądzę, więc mamy... pomyślcie sobie, jaki jest teraz miesiąc. Już pomyśleliście? Zobaczyliście? Zobaczcie na datę tego filmu. Widzicie? I wyobraźcie sobie, że do następnego, tego samego miesiąca, następnego roku w 2016 będzie cały czas patch 6.2. Jest teraz ciepło, niedługo zacznie się robić zimno, będzie zima, będziecie otwierać prezenty, a na World of Warcraft będzie patch 6.2. Zacznie się robić już troszeczkę cieplej, śnieg stopnieje, o ile będzie, a na serwerach dalej będzie patch 6.2. Znowu zacznie robić się ciemno, wszyscy zaczną chodzić w krótkich rękawkach, a na serwerach dalej jest patch 6.2. Jest to straszna wizja, dlatego wierzę, że na pewno coś się pojawi. I myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Jeszcze zrobię taki filmik ogólnie, jakie ekspansje mogłyby się pojawić, oprócz tego, co wam teraz zaprezentowałem, tego leaka. Więc mam nadzieję, że wam się film spodobał. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Cześć.